Widzowie, w dzisiejszym odcinku będę rozkazywał Eweli przez 20 minut, a więc czas start. Ewela, czy ty jesteś w ogóle gotowa? Jestem gotowa, skin ubrany i w ogóle, Rafał, tylko ci podpowiem, że w sklepie mam jeszcze nieodebranego królika za darmo. No to w takim razie, Ewela, jako pierwsze możesz tutaj zacząć od nagród, a im dalej w odcinku, tym gorzej dla ciebie. Także Ewelcia, w takim razie odbierz sobie tam królika i od teraz jest widoczny tylko i wyłącznie twój ekran. Dobra, w takim razie, czy ja mogę sobie ubrać tego króliczka? Tak, możesz ubrać króliczka, ale słuchaj, jako że w sklepie mamy aktualnie króliczka i chyba jeszcze jednego króliczka, to zrobimy tak. Pierwsze będą nagrody. Wejdź teraz szybko do gry i... albo wiesz co, ja stworzę grupę. Ja stworzę grupę, już ci podaję kod w tej chwili i zagramy sobie razem. 4, 5, 2, 3, 6, 7. 4, 5, 2, 4, 5, 2. Tak, 3, 6, 7. W tym momencie proszę tam wszystko wpisać. Ja nie wiem, Ewela, ja tu miałem rozkazywać. Szybko, szybko. Ja tutaj mówię ci, że się śpieszę jak tylko mogę. Ja tutaj nic nie robię specjalnie wolniej. Dobra, Ewela, robimy teraz w ten sposób. Musisz iść przez pierwszą rundę tyłem. Tyłem i jeśli przejdziesz do kolejnej rundy, to wygrywasz królika. Na samym początku, okej? Okay? Dobra, trzymajcie kciuki, żeby to była jakaś łatwa mapka. Ale moim zdaniem to nie jest do wykonania i to miał być mega fajny, przyjemny odcinek, że mówisz na przykład, Ewela, daję ci gemy i za moje gemy możesz sobie kupić coś. A tu patrzcie się, tyłem bardzo, ja to mam przejść. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. Proszę iść tyłem. I słuchajcie, ja tutaj Ewelę być może trochę potroluję, tak mi się wydaje. Ewela, czy ty jesteś gotowa na trolle? Tak, czekaj, bo ja tutaj, Rafał, patrz. O, panie. Tak, idziesz tyłem? Tak, nie, wywaliło. No, wywaliło mnie. Czekaj, czekaj, ja idę tyłem, w sensie... Ale ja nie widzę, co jest przede mną, no i idę sobie, czekaj, czekaj. Czy ja jestem za tobą, czyli ty na razie idziesz idziesz przodem, a idziesz gorzej niż ja. Ej, ty miałeś mi tutaj pomagać, Rafa. No właśnie nie, Ewela, ja tu mam cię... Dobra, to teraz ci chwilę pomogę, żebyś przeszła przynajmniej do drugiej rundy. Okej, odwracaj kamerę teraz. Odwracaj kamerę i możesz iść normalnie. Możesz iść normalnie, ale teraz będę trollował, także Ewela, weź tam przygotuj mocno. Jak ci idzie? Dobrze, dobrze. Ej, dobra, jedna osoba dopiero przeszła, może się to uda. No u mnie najgorzej, bo ja jeszcze nie przyszedłem, a mam nadzieję, że... Dobra, Ewela, rozkazuję stanąć. Ej, ty przyszłaś! Nie, powiedzieć rozkazuję stanąć, stanęłam, no i akurat mi dało do mety. No to niedobrze, dobra, to użyjemy w kolejnej rundzie, także przechodzimy do rundy numer 2. O nie, to jest mapa, której nienawidzę, wiecie o tym. Szkoda, że tam nie da się strollować, zobaczyć, gdzie tam się powinno wskoczyć. Co mam robić? Grać? Ewela, no masz mnie słuchać, proszę teraz iść za mną i iść w prawą stronę. Idziesz aha, bo to jeszcze nie tutaj. Dobra, przechodź na razie normalnie i teraz tutaj masz iść prawą stroną, ja idę lewą. Jak przyjdziesz jako druga, no to będzie kara jeszcze dla ciebie. Dawaj, 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 Ewela. Dobra, dobra. Jak ci idzie? Ja jestem tutaj na takim małym. O, przeszłam druga. Dobra, no to w takim razie kara. Idziesz w drugą stronę, nie w prawo. Idziesz w prawo, Ewela. Co? Proszę iść w prawą stronę. Kamienie mnie falnęły. Nie, żyję, żyję. Nie spadłam. Kamienie mnie falnęły. Dobra, możesz iść normalnie, możesz iść normalnie. Czekam na ciebie, jakby co. Dobra, ale kamienie mnie tutaj... No nie, patrzcie się. A, dobra, a. No nie, co to za oszukane, co to w ogóle jest? Patrzcie się, jak to mnie troluje. Dobra, idę, idę, idę. Może mi się uda przejść. Ewela, dawaj, 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 dawaj. O nie, Ewela, ty naprawdę spadłaś. Nie działała mi spacja, skakałam, na pewno było to słychać, a ten... Nie. Ewela, w takim razie zaraz pójdziesz tyłem tutaj, także szybko, masz 5 sekund na przyjście tutaj. Raz, dwa, jestem, jestem. Trzy. Dobra, masz, idziesz prawą stroną, idziesz prawą, prawą, prawą stroną, proszę iść. Zaraz tutaj wszyscy poprzechodzą i będzie po rundzie. Także Ewela, ogółem królika masz wygranego za pierwszą rundę, ale za drugą rundę, teraz jak nie przejdziesz, to królik się anuluje. A czemu nie? Dobra, jestem koło ciebie, idę, idę. Do którego tunelu? Prawy, proszę wybrać prawy. Dobra, okay. I Rafał mnie tutaj troluje. 5 osób już, muszę tutaj. Jest, jest! I ostatnią osobą jestem. Przeszłam, a Rafał nie! Przeszedłem! Ej, dobra, Ewela, w takim razie teraz zamykasz oczy. Proszę zamknąć oczy. I masz zgadnąć mapę, jaka będzie kolejna. Dawaj, zgaduj mapę. Ta szybko. Z błotem, ta z błotem, ta z błotem. Czyli jung... O, nie, dobra, otwórz oczy. I tutaj nie. Będziemy się bawić w... Baba Jaga patrzy. Jak patrzy, to Ewela ma stać w miejscu. Baba Jaga patrzy. Dobra, możesz się ruszyć. Już nie patrzy. Rafał, ty... Baba Jaga patrzy. Możesz się ruszyć? Rafał, ty mnie trochę trolujesz. Patrz, ja to wygrałam. Wygrałam! Czyli mam królika, tak?
Tak, proszę sobie, wchodzisz teraz do sklepu. A. Minęło już około 5 minut, 6, 7. Tylko... Ewela, wchodzisz do sklepu, szybko, szybko, szybko. No nie mogę, czekaj, tańczę sobie. Szybko. Ej, ale powiem ci tyle, Rafał, że szczególnie się cieszę, jak to za moje gemy muszę kupić. Nie, ja ci oddam za to pieniądze. Dawaj tutaj do sklepu, proszę kupić nowego królika. Ej, to jest bardzo drogie. No to kupuj, kupuj, szybko, szybko. Kupiłaś już? Tak, mam go ubrać, mam go ubrać, ja go ubieram? Tak. Tak, masz go ubrać i teraz masz ubrać również marchewki pod nogi. Szybko. Dobra, czekaj, nie mogę królika znaleźć. Jaki to jest kolor? Fioletowy, aż mi noga zaczęła swędzić. Jaki królik ma kolor? Królik ma epicki, epicki, epicki kolor. Jest, dobra, mam tutaj króliczka, mam tutaj kroczki, marcheweczki. I jestem jak Rafa. Klikamy teraz, ja ci oczywiście znowu podaję grupę. Gra standardowa Ewela i już podaję kod 616. 969. Tak. Szybciutko to proszę wpisywać. I teraz Ewela będzie miała ograniczone skoki w grze. A dlaczego nie? Tak zrobimy. Mm-hmm. Ewela, na pierwszą mapę daje ci 15 skoków. Proszę je liczyć. Masz maksymalnie 15 skoków. Jakby wykonasz więcej, to masz karę. Dobra, czyli nie mogę skakać, tylko wtedy co będę musiała. Dobra, 15 Dobra, osób. Ewela, zamykaj oczy. Zamykaj oczy. Czemu? No mam. I proszę zgadnąć mapę. No teraz, teraz będzie dżungla. Dżungla, dobra. No to w takim razie ja już jeszcze nie otwieraj. Jeszcze nie otwieraj. Tutaj się roluje i wygląda na to, że nie. Ewela, teraz jedno oko masz mieć zamknięte, drugie otwarte, które chcesz. I proszę tak przejść mapę. Dobra, nie mogę podskakiwać. 15 skoków, tak. Dobra. Jeszcze nie skoczyłam ani razu. Patrzcie się, oni wszyscy... O, prawie chciałam skoczyć, żeby wiecie, być do przodu. Ej, oni wszyscy skakali na początku i są w tyle, a ja jestem z przodu. Ewela, zatrzymaj się w miejscu, stop. Czemu? Stop, ej, no stop, no halo, ślizga mnie. Dobra. Mogę iść? Tak. Podskocz, podskocz, szybko podskakuj. Raz. Dobra. Dwa. Oj, trzy. Ja spadłem jakby co. Dobra, Ewela, stań przy mecie i masz kogoś strollować. Szybko, szybko, to jest rozkaz. Dobra. Z jednym okiem? Tak, nie ma tu nikogo. Okiem. Wszystko z jednym okiem masz. Strollowałam, strollowałam. Na pewno, no jeszcze nie przeszedł. Masz przejść jako 14. Masz przejść jako 14. Przepraszam, że się tak zadarłam. Dobra, czyli pięć czekam. Osób. Jako 14 masz przejść. Dobra, ale ja tak słabo widzę, bo na jedno oko. Gdzie 11, 12, 13. To jeden gościu może przejść? Czy tamten gościu musi przejść? Jeden gościu i ja. Nie, 13, 14, udało się. Otwieram. Dobra, masz szczęście. Ewela, w takim razie teraz proszę obstawić, kto... Aha, dobra, już wszyscy przeszli. Ewela, zamykasz oczy i mówisz mi teraz, jaka mapa będzie. Szybko, będzie ta galaktyczna właśnie, której nie lubię. I teraz będzie dżungla. I pewnie będzie dżungla. Ja mówiłem na samym początku, że były prezenty, to teraz przechodzimy do kar. Ewela, jak nie przejdziesz tej mapy, możesz już tu iść normalnie. Jak nie przejdziesz tej mapy, to wydajemy twoje gemy. Więc... Dobra, i powiem ci tyle. Postaraj się. Co za goście. Powiem ci tyle, że dawno nie szłam tej mapy i mam nadzieję, że tutaj mi się uda. Ewela, dobra. W takim razie pasuje coś tu strollować. Ewela, proszę iść prawym pionkiem tym do góry. Prawym pionkiem. Co nie to środkowym, znaczy? Nie lewym. No tym prawym, prawym. To jest środkowy, halo. No, co to ma znaczyć? Ej, nie przejdę, Ewela. Rafał, nie przejdę przez to. Patrz. Masz przejść, bo wydamy wszystkie twoje gemy. Szybko. Dobra, 8 osób. Dobra. Ewela, stop, masz spaść stąd, spaść. Nie, Rafał, tak. Trolu! Ewela, ja tu będę ich, ja ich będę blokował, dawaj. Po prostu chcesz, żebym wszystkie gemy straciła. Dawaj, uda ci się, Ewela. No jestem, ale patrz, ile osób, patrz. Dasz radę, Ewela, szybko, 4 osoby jeszcze. No oni tam są. Ja ich kopnąłem, ja ich kopię. Dobra, Ewela, nie udało ci się. Byłam ten, zaraz już byłam obok. 9 Dobra, byłam. Ewela, mogę uratować twoje życie teraz. Mogę uratować twoje życie. Zgadnij mapy, zamknij oczy, szybko. No, oczy, obstawiam to błoto, no musi być w końcu to błoto. Dobra, jest błoto. Yes. Ewela, jeśli wygram mecz, to wydajemy wszystkie twoje gemy. Podwójnie. Aha, miałeś mnie uratować. Ej, w ogóle... wygram, bo oni wszyscy stoją. Właśnie, chciałam powiedzieć, że ta mapa jest najłatwiejsza chyba ze wszystkich, ale tu jest łatwo przegrać, bo jak zrobisz jeden mały błąd, no to już jesteś na przegranej pozycji, ale Rafał specjalnie tam, mam nadzieję, że wygra. Czekajcie, szukamy Rafała. O, był Rafał. Proszę teraz jedną ręką, proszę, będziesz grała jedną ręką. Przygotuj, pokaż, gdzie tam masz myszkę i jedną ale ręką co? Będziesz grała tylko. To następny mecz? Bez myszki. Tak, bez myszki będzie grane, więc widzowie, ja tu dla Eweli przechodzę. O, serio? A ty tak się da?
No nie wiem, to jest jakiś błąd. Ewela, zgadnij, który będę. No pierwszy. Zgaduj. A, i teraz ten. Poczekasz, jak przejdą. O, dobra. Ewela, w takim razie... Dawaj, bo się przegonią. Dobra, wygrywamy. Ewela, idziemy teraz do sklepu. Ale czyli jak wygrałeś, to wydajemy wszystkie moje gemy w takim razie? No, ja tu zaraz zarządzę. Zaraz zobaczymy, ile masz gemów, zaraz zobaczymy, jak nie to mam zbyt wyglądać. Dużo, bo miałam 1000 coś, ale wydałam 750 na króliczka. Dobra, no to w takim razie, Ewela, przechodzimy teraz do sklepu i proszę w sklepie kupić sobie najtańsze kręcenie kołem 5 razy. Najtańsze kręcenie kołem za 55, za 5 razy będzie... Nie, albo jedno, jeden raz zakręć. Jeden raz. Dobra, 55 gemów, mam nadzieję, że będzie tutaj jakieś szczęście. I tam był ten król legendarny. O, Supermana nie mam, także fajnie było go wdropić, ale oczywiście będzie. Ej, nie, rzadkie, mam rzadką pandę. Jeszcze tego nie mam, także fajny skin. Dobra, przechodzimy na rzadką skórkę za 90. Mam 290 tylko jak coś, dobra. Jeden raz kręcimy rzadkim kołem i zobaczmy, co nam wypadnie. Wypadnie nam same jakieś takie brzydkie. O, nie mów, że legenda będzie. Nie, mam jakąś babkę w słuchawkach w nausznikach. Ewela, kupujesz teraz epicką skórkę. Szybko, szybko, bo czas ucieka. Ja powiedziałam w ogóle babkę w słuchawkach w nausznikach. To w ogóle nie miało sensu, ale chodziło mi, że ma słuchawki z uszami kota. Będę miała legendę. No i przeskoczyło. Dlaczego to tak działa? Ja się pytam, mam robota jakiegoś, ale 15 dostałam za niego zwrotu. Ewela, kupujesz teraz koło szpanerów. Ale ja mam tylko Rafał, jak coś, to mam 4500 tutaj żetonów i 200 gemów. Chcesz, żebym kupiła tak, na pewno? Kupujesz 125, tak, kupujesz, szybko. Czy ty robisz, szybko, że ja kupuję cały sklep, czy mi się wydaje? Szybko, 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 szybko. A skąd ty wiesz co? Aha, bo ty masz to samo. Dobra, i no mam dawaj. Animację, taki taniec, ręce do przodu i taki kankan, takie... Takie F. Taniec F chyba to dobra, się nazywa. Dobra, proszę zakręcić za darmo, 3 razy. Skąd wiesz, że ja mam 3 razy? Może ja mam tylko raz? Wiem. Masz teraz obstawić, jaka skórka będzie za trzecim kręceniem. Złota, tak. Szara, żółta, niebieska. Pomarańczowa. Niebieska. Dobra, okay. I będzie za pierwszym pewnie. Nie, jeden żeton. Okay. O, na bogato widzę tutaj. Jedno kręcenie już jest, drugie kręcenie. I w drugim kręceniu... Jaki? Prawie było 150... Nie, jeszcze nie wylosowało, ale mamy 5 klejnotów. Wolałabym to dobra. 150. I ostatnie a powiedziałam... Co z trzecim? No kręcę teraz. Dobra, kręć. Powiedziałam, że będzie niebieski. Jak obstawię, to co wtedy? Jak dobrze obstawię? To wtedy nagroda. A jak nie, to kara. O, nie, nie muszę... Rafał, jestem od... Byłam o jedno od 150 gemów, czaisz? Bardzo mi przykro. Ewela, w takim razie powiedz mi, jakie masz dalsze pakiety. Mega oferta za 50 euro. Gwarantowana skórka specjalna za szczęśliwe kręcenie. Później mam... Co dalej? Oferta na czerwony pakiet klejnotów. Później mam okay. żetony z Tumble, to jest za 2 euro tutaj kręcenie takie i żetony 300, no i już tutaj ten taki podstawowy sklep z kasą. Okay. Czyli to jest wszystko to, czego ci dzisiaj nie kupię, bardzo mi przykro, bo dzisiaj zerujemy twoje konto. Ile masz gemów? Szybka odpowiedź. 80 gemów, 4,5 tysiąca żetonów. 84,5 tysiąca żetonów. Dobra, zakręć 5 razy epicką skórką, jak będzie nie legenda, tylko coś specjalnego, to odcinek się kończy. Jak nie, to lecimy dalej z wydawaniem. Aha, na pewno nie będzie. Chociaż no, ja czasami mam szczęście, więc mamy tutaj 1% szans, więc nie wiem, czy to dobrze, czy byście chcieli, żeby się odcinek skończył, czy nie, ale ja bym chciała, bo tutaj nie pogardzę żetonami. Nie chciałabym wydać 4,5 tysiąca żetonów na jednym odcinku. Mam epicką, ostatnie kręcenie chyba. Na razie Rafał nie zapowiada się, że będzie specjalny. Ale o, prawie Supermana miałam legendarnego. Nie, teraz jest ostatnie kręcenie. W ostatnim kręceniu mam... Mam, Rafał, mam coś specjalnego. Co? Mam coś specjalnego. A jakie? Mam tą taką niebieską. Ja już to mam, ale 700 tutaj żetonów dostałam za to i mam... No ale to już masz, to się odcinek nie kończy. To miało być coś nowego, specjalnego. Więc Ewela, proszę teraz wejść do lobby. Szybko do lobby, szybko, 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 szybko. Rafał, szybko. Obiecałeś. Szybko do lobby. Jestem no, to w lobby. Miało być coś nowego. Zapraszam, proszę ubrać skina legendarnego banana. Legendarnego banana? Ja nie mam tak, banana. Aha, nie masz banana, no to w takim razie poproszę ubrać duszka, okej? Okay. Ja nie mam duszka. No to w takim razie, Ewela, poproszę ubrać kapibarę. Kapibara? Dobra, tak. Jezus, co to za skin, dobra. No? I Ewela, teraz musisz wstać i robić to, co kapibara w lobby. Nie widzę tego.
Zostawcie łapkę w górę dla Eweli i subskrybujcie nasz kanał, bo teraz to, co zrobię, w ogóle zostało chyba jakieś 3 minuty, coś takiego. Jestem. Ewela, w takim razie wchodzisz teraz w zakładkę nick, tam gdzie masz nick. Dajesz sobie. Edycję. edycję niku. Tak. I teraz tak, widzowie. Wy w komentarzu piszecie, jaki Ewela ma mieć nick. Piszcie w komentarzu, jaki Ewela ma mieć nick. I Ewela taki ustawi, w sensie zostawiajcie łapki, który ma ustawić. To kosztuje 100 gemów. Myślałam, że to za darmo. Bardzo mi przykro. Ewela, w takim razie teraz widzowie wymyślałem dla ciebie nick, a ty wchodzisz w znajomych i masz zaakceptować 5 osób. Zaproszenia. Różnych. No to po prostu od góry lecę. Raz. Tak. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Mam dobra, 5. Dobra. Widzowie, możecie teraz zaprosić również Ewelę do znajomych. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja. I Ewela, w takim razie teraz lecimy z czymś mega ciekawym. Teraz wchodzimy w dostosuj. Masz odgadnąć. Jeśli odgadniesz, będzie nagroda. Jeśli nie, no to nie. Wchodzisz w legendarne skórki. Tak. Okej. Okay. I masz 5 żyć. Tak. 5 żyć. Albo wiesz co, nie, inaczej, w rzadkie, w epickie, bo tutaj jest tego więcej. I masz 5 żyć i masz zgadnąć, którego skina wybrałem. Jeśli nie, para, jeśli tak, nagroda. Jak od razu strzelę, to jestem prze. Bałwana. Nie. Jeszcze masz 4 życia. W ogóle jak ja nie widziałam tych nowych fajnych skinów, dobra. El Primo, taki by tutaj El Primo, Miko, nie, żartowałam. Czekaj, jakiego to byś skina mógł dać? Królika z zębami. Kogo? Królika z zębami. Jakiego? Nie, nie. Ej, Rafał, króla. Nie, ostatnie. Szybciej te tutaj, szybciej. Rafał, ale ja się zastanawiam, bo to wybrałeś kotka. Nie, dobra, w takim razie kara, wchodzimy do sklepu. Ale powiedz kogo, bo jestem ciekawa. Dinozaura zielonego. Wchodzimy teraz do sklepu. Ty z kubańcu, no. Proszę zakręcić rzadką skórką, wydać wszystkie gemy. Rzadka skórka za 90, mam tylko 80 gemów. No to za 55 w takim razie. Dobra. Na pewno coś wydropię fajnego, dzięki Rafał, za stracenie 50 gemów, na które tak ciężko pracowałam. I będę miała nieuścieżoną... O! Myślałam, że będzie legenda chociaż. Mamy jakiegoś tutaj... Jeszcze 2 żetony mi oddało, wow! Dobra, no to jak tu mówisz o żetonach, to myślę, że tak można jeszcze zakręcić za żetony. Także zapraszam, Ewelcia. Ja w ogóle wydropiłam coś specjalnego, a to było 1% szans, a tylko 5 razy kręciłam to. Woohoo! Ile razy? 5 razy. Dobra. Jak będzie coś specjalnego, to odcinek przedłużamy o 10 minut. No, skubańcu. Jak nie, to się kończy, bo już jesteśmy pod końcówkę. Ewela, kręć. O jedność było od specjalnego. No ale 2 razy pod rząd mi na pewno nie polecą. Poleciał mi dinozaur teraz, epicki. Teraz mi poleci lew, epicki. Jeszcze 2 razy i coś czuję, że raczej nie będzie. No to by było naprawdę prze, jakbym wydropiła. I w ogóle ja ostatnio dużo tych specjalnych skórek drobię, tylko szkoda, że cały czas te same. O nie, no myślałam, że już super bohaterkę będę miała i się będę cieszyć. No nie mam, Rafał, same epiki i same duplikaty. Dobra, Ewela, przed tobą ostatnie zadanie. Wchodzisz w dostosuj, wchodzisz we wszystko, no. Ubierasz Mister Stambla. Który to jest? Ten u samej góry po lewej stronie, zielona czapeczka. Ten podstawowy, to jest twój skin. Tak, to jest twój skin na cały kolejny tydzień. Nie możesz zmienić tego skina, więc proszę go ustawić teraz. Zielona czapeczka. No i to by było na tyle, bo już się chyba czas powinien skończyć. No to w takim razie, Rafał, dzięki za zerowanie konta i za granie przez tydzień gościem. Na razie.